Wywieranie wpływu jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakiej możesz się nauczyć w trakcie całego życia. Jeżeli chodzi o transakcje biznesowe, sprzedaż czegokolwiek, przez relacje międzyludzkie, romantyczne, aż po proste podejmowanie decyzji w grupie ludzi, gdzie musisz w jakiś sposób przeforsować swój pomysł, swoją ideę. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą 7 zaczerpniętymi z psychologii regułami wywierania społecznego wpływu. Cześć, z tej strony Antoni. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do naszych reguł. Pierwszą regułą, którą sobie omówimy, jest reguła wzajemności. Polega ona na tym, że najpierw my wykonujemy pewien ukłon w stronę drugiej osoby i w późniejszym czasie oczekujemy tego, że ten ukłon sprawi, że ta osoba będzie bardziej przychylna, żeby zwrócić się w naszą stronę, jeżeli chodzi o jakąś decyzję, którą będziemy chcieli podjąć. Na przykład członkowie, nie wiem jak to nazwać, kultu czy też organizacji Hare Krishna robili to w taki sposób i jest to też widoczne czasami wśród osób pochodzących z bardzo konkretnych miejsc, że na przykład podchodzą do Was i dają Wam na przykład kwiatek albo dają Wam jakiś obrazek i jak już go weźmiecie, to zaczynają rozmawiać, że może jednak coś ich wspomoże, że da się im jakiś pieniążek, albo może im coś kupicie. I w ten właśnie sposób funkcjonuje zasada wzajemności. My najpierw robimy coś dla kogoś i później oczekujemy, że ta osoba będzie bardziej skłonna zrobić coś dla nas. Jest to taka forma bankomatu, czyli że coś wkładamy do bankomatu i coś z niego wyciągamy. Kolejną regułą jest reguła kontrastu. W regule kontrastu chodzi o to, że kiedy mamy rzecz, która stoi jako samodzielna rzecz, czyli na przykład jest to biurko, jest to pies, jest to cena, to ciężko jest powiedzieć, czy ta rzecz jest duża, czy mała, czy jest dobra, czy zła. Dopiero kiedy postawimy ją przy czymś innym, co na przykład będzie mniejsze, to możemy powiedzieć, że jest duża. Czyli na przykład jeżeli weźmiemy psa, także jeżeli weźmiemy na przykład psa i weźmy, będzie to korg, to jeżeli postawimy go obok Rottweilera, to w kontraście z Rottweilerem będzie on mały. Ale jeżeli postawimy korga, czy na przykład psie takim jak Chihuahua, to wtedy już ten korg będzie jednak duży, bo będzie większy od Chihuahua. I tak właśnie ta reguła jest używana w świecie, na przykład w kategorii cen. Kiedy na przykład coś kosztuje 500 zł, ale zostało przecenione z 1700 zł, to ta cena 500 zł od razu zdaje się dużo mniejsza. Albo jeżeli na przykład pakiet 3 rzeczy kosztuje 900 zł i każda z tych rzeczy wychodzi po 300 zł, to kiedy się porówna, ale proszę Pana, jakby Pan kupił każdą osobno, to było 1500 zł, bo każda byłaby za 500. To od razu ta cena jest dużo mniejsza niż wydawała się na początku. Natomiast należy pamiętać w takich wypadkach, że my ostatecznie i tak wydajemy tą kwotę, którą chcemy wydać, a nie oszczędzamy różnicę, która była między starą ceną a nową ceną. To jest coś, na co dużo ludzi się nabiera, bo myśli, że w taki sposób właśnie zaoszczędza. No może tak w niektórych wypadkach, bo jeżeli to jest coś, co kupujesz zawsze na pewno, ale jeżeli kupujesz telewizor nowy 65-calowy, który jest obniżony o 1000 zł, to nie jest tak, że Ty zyskałeś 1000 zł, Ty wydałeś tyle, ile ten telewizor kosztował. I kolejna reguła to reguła niedostępności. I chciałem powiedzieć, że ona jest bardzo często widoczna na przykład na Bookingu, na Airbnb, ale w tych czasach to chyba nie za bardzo adekwatne jest mówienie tego, dlatego że nie ma prawdopodobnie takich komunikatów tam wyświetlanych. Natomiast jeżeli wejdziemy gdzieś i widzimy, że są ostatnie 2 sztuki tego produktu, to co my podświadomie sobie mówimy w głowie? To co my podświadomie myślimy? Myślimy, że okej, no to jest coś, co szybko schodzi, to znaczy ludzie to bardzo chcą, więc ja też chcę to mieć, bo zaraz się skończy i nie będzie. Ja czasami znajdowałem się w takiej sytuacji, że na przykład kupowałem coś tylko i wyłącznie dlatego, że było przecenione i było tego mało. I potem po kilku miesiącach patrzyłem na to i myślę sobie, Jezus Maria, tego w ogóle nawet nie użyłem, ale dałem się po prostu władować właśnie w tą regułę wywierania wpływu. To, że czegoś jest mało, wcale nie oznacza, że trzeba to od razu kupować, jeszcze kupować to w nadmiarze, tak na przykład jak papier toaletowy ostatnio. Następna jest reguła dowodu społecznego. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że kiedy jest jakaś informacja, jest jakaś idea, jakiś pomysł, to jeżeli przedstawimy ją komuś, to nie do końca może on w nią uwierzyć, nie do końca może ona go przekonać. Na przykład jeżeli mu powiemy, że słuchaj, spać należy w 19 stopniach.
No i wtedy ta osoba powie, no ale dlaczego ja wolę, jak jest ciepłe, bo ja wolę, jak jest zimniej, cokolwiek. Ale na przykład, jeżeli wyślemy tej osobie 10 artykułów napisanych przez portale internetowe, w których ludzie piszą, że to faktycznie dla nich działa i są setki, tysiące albo i dziesiątki tysięcy komentarzy, gdzie ludzie piszą, że faktycznie ta temperatura sprawiła, że śpi im się lepiej, to od razu ktoś będzie dużo bardziej skłonny uwierzyć w to, że tak się stało. Tak samo możemy zobaczyć, kiedy kupujemy jakiś produkt online, bardzo często pojawiają się recenzje osób, które już ten program kupiły, albo osób, które już skorzystały z jakiejś konkretnej usługi. I wtedy my utwierdzamy się w tym, że skoro ktoś już to kupił i skoro ktoś jest z tego zadowolony, to jest dla nas dowód na to, że my też możemy być z tego zadowoleni. I dużo bardziej wpłynie to na nas, niż jeżeli byśmy widzieli tylko i wyłącznie opis takiego produktu, bez żadnych recenzji osób, które już go kupiły. Następną regułą jest ta odnośnie lubienia i sympatii. To znaczy, jeżeli my kogoś lubimy, jeżeli przepadamy za kimś, jeżeli darzymy kogoś sympatią, to dużo łatwiej jest uwierzyć w to, co mówi, niż jeżeli jest to osoba, za którą po prostu nie przepadamy. Więc jeżeli na przykład jesteśmy w grupie, w której są zdywersyfikowane relacje międzyludzkie i jedna osoba lubi taką osobę, którą jest powiedzmy Adam, a kolejna osoba nie lubi Adama, to jeżeli Adam będzie chciał przekonać osobę numer jeden, teraz już nie pamiętam, która go lubiła, a która nie. Jeżeli Adam będzie chciał przekonać osobę, która go nie lubi, do czegoś, co jest na przykład bardzo dobre, na przykład, nie wiem, należy oszczędzać, bo wtedy możesz mieć poduszkę finansową, że jeżeli coś się będzie dziać, to zawsze możesz na nią upaść spokojnie i nic się nie stanie. Ale jeżeli ta osoba nie przypada za Adamem, to nie za bardzo będzie chciała wierzyć w to, co on powie. Będzie szukać dziury w tym, co on powiedział. Natomiast jeżeli Adam będzie przekonywał drugą osobę, która darzy go sympatią, wtedy znacznie łatwiej ta osoba uwierzy w to, co Adam ma do powiedzenia. I to jest nieco niebezpieczne, bo czasami to, że kogoś lubimy, wcale nie oznacza, że ta osoba mówi coś mądrego i to, że warto ją słuchać. Dlatego zawsze warto mieć ten filtr włączony i świadomość tego, że to, że ktoś jest dla nas miły i to, że kogoś lubimy, niekoniecznie musi znaczyć to, że jest ekspertem w każdej dziedzinie i w każdej dziedzinie należy go słuchać. Natomiast jeżeli chcemy kogoś do czegoś przekonać, to warto wiedzieć, że jeżeli darzy nas sympatią, to na pewno będzie to dla nas dużo łatwiejszy proces niż w przypadku, kiedy bylibyśmy jego nawet wrogami albo po prostu nie za bardzo by nas lubił. Następna reguła to reguła zaangażowania i konsekwencji. Jeżeli my poświęcimy na coś dużo czasu, albo jeżeli zadeklarowaliśmy się, że będziemy coś robić, to później ciężej jest nam wycofać się z tego, aniżeli gdybyśmy wcześniej tego nie zrobili. Bo lubimy być konsekwentni, lubimy, kiedy jesteśmy w pewnym procesie, żeby dokończyć ten proces, żeby dojść po prostu w tym procesie do końca. Dlatego jeżeli my zaczynamy rozmawiać z jakimś sprzedawcą, bardzo często to jest bardzo luźna rozmowa, która sprawi, że na początku odpowiemy na przykład na jakieś pytania w stylu, czy uważamy, że oszczędzanie jest ważne. Tak, zdecydowanie. I odpowiemy na takie pytania, na które ciężko zaprzeczyć i my już jesteśmy jakby konsekwentnie osobami zgadzającymi się z tą osobą, która coś mówi. Teraz, jeżeli ona powie coś, co jest na przykład korzystne dla niej, czy uważa pan, że warto by było założyć konto inwestycyjne w naszej usłudze, to metodą konsekwencji, bo już tyle razy się zgodziliśmy, możliwe, że zgodzimy się znowu z tą osobą. I to właśnie jest coś, co wykorzystują sprzedawcy, gdzie na przykład jest taka metoda zwana trzy razy tak, gdzie najpierw zadaje się pytanie dwa, które są takie oczywiste. Trzecie pytanie jest wtedy pytaniem zamykającym sprzedaż, czyli na przykład zadajemy pytanie, czy wszystko jest jasne? Tak. Czy ten produkt brzmi dla pana dobrze? Tak. Czy w takim razie możemy przejść do podpisywania dokumentów? Tak. Bo już wcześniej dwa razy się na coś zgodziłem, to konsekwentnie zgodzę się na to po raz trzeci. To jest taki trik, który już łatwo można wyłapać, ale jeżeli nie ma się z tym do czynienia zbyt wiele, to może dalej się, że tak powiem, władować na minę, kiedy ktoś zastosuje wobec nas właśnie tę metodę. I ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna jest reguła autorytetu. Jeżeli ktoś jest dla nas autorytetem, to znaczy uznajemy go za naszego mentora albo bardzo dużo pomógł nam w życiu i dlatego albo jest na przykład w miejscu, w którym my chcielibyśmy być, to wszystko, co ta osoba powie, będzie dla nas dużo znaczniej na takim piedestale ważności niż wszystko inne, co mówią inne osoby. Natomiast są też takie uniwersalne metody na wykorzystanie tej reguły. Na przykład dużo bardziej prawdopodobne, że uwierzysz w wypowiedzi ekspertów,
którzy mają na przykład doktor przed swoim imieniem i nazwiskiem. Albo dużo szybciej uwierzysz artykułowi, który przeczytasz w Forbesie, niż w jakiejś nieznanej gazetce czy też portalu internetowym. Są pewnego rodzaju marki i nazwiska i tytuły, które sprawiają, że jeżeli my się nimi posługujemy, albo są one w jakiś sposób do nas przywiązane, to wtedy to, co mówimy, jest znacznie wyżej stawiane w rankingu ważności, jeżeli słuchają nas inne osoby. Dlatego jeżeli masz taką możliwość i chcesz kogoś do czegoś przekonać, to zobacz, czy na przykład z twoją opinią nie zgadza się jakiś światowy autorytet. Czy na przykład nie pisano o tym w jakimś bardzo znanym magazynie, który jest na przykład w tej branży, w której chcesz kogoś przekonać, na przykład medycznej czy też ekonomicznej. Zależy, o czym rozmawiamy. Także krótko podsumujmy, jakiego rodzaju reguły omówiliśmy i czym się one charakteryzują. Reguła wzajemności, to znaczy ja zrobię coś dla ciebie, ty zrobisz coś dla mnie. Reguła kontrastu, to znaczy to w porównaniu do tego jest duże, ale w porównaniu do tego jest małe. Reguła niedostępności, jest tego mało, zaraz się skończy, więc lepiej warto to wziąć. Reguła społecznego dowodu słuszności, czyli ludzie o tym piszą, wszyscy to dookoła robią, więc to raczej jest prawda. Reguła lubienia i sympatii, lubię tego gościa, lubię tą panią, więc na pewno to, co mówi, ma sens i na pewno jest to prawda. Reguła zaangażowania i konsekwencji, czyli już gadam z nim od tak dawna, albo w sumie on ma rację i ze wszystkim się zgadzam, więc w sumie wezmę to, co ma do zaoferowania. I reguła autorytetu, no to jest profesor, więc na pewno ma rację. Albo pisało o tym w Forbesie, więc to na pewno musi być prawda. Także to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby świadomie odbierać wszystkie te reguły, które ktoś wobec was stosuje. I dajcie też znać w komentarzu, których wy używacie najczęściej, bo każdy z nas w jakiś sposób wywiera wpływ. Jestem ciekaw, które z tych właśnie reguł najczęściej zdarza wam się stosować. I jeżeli to wideo było dla ciebie przydatne, to koniecznie daj mi łapkę do góry. Bardzo motywuje to do tego, żeby tworzyć tu nowe materiały. Jeżeli bardzo ci się spodobał, to zapraszam do subskrypcji. Co tydzień wrzucam regularnie tutaj materiały właśnie w podobnej tematyce. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym wideo. Pamiętajcie, żeby zostać w domu. Cześć!